Moi drodzy, nadszedł ten czas. Nadszedł ten odcinek i nadeszła ta pora, żeby poglądać ten zachód słońca po raz ostatni. Uwaga, to co powiem jest teraz bardzo ważne. Moi drodzy, koniec serii Farming Simulator 15 nadchodzi. Jest to przedostatni odcinek, który oglądacie na moim kanale. Naprawdę. To już koniec. Nie mogę tego dłużej znieść. Ile można czekać na Farming Simulator 17? To ostatni odcinek. Więcej już nie będzie z 15. Już nie mogę w to grać. Nie no, słuchajcie, wyluzujcie się trochę. Myśleliście, że już nie będę grał Farminga w ogóle? Chyba tak nie myśleliście ani przez chwilę. Oczywiście, że będę grał. Tylko, że w 17. 15 się już kończy, seria się kończy. Rozpocząłem sobie drugi sezon teraz, przed premierą 17, po to, abym sobie wszystko, jeśli chodzi o prowadzenie farmy, fajnie przypomniał. Po to właśnie była ta seria. Myślę, że w jakimś tam procencie sobie to wszystko przypomniałem. Mniej więcej wiem, jak się obsługuje te maszyny, jak się tutaj działa, jak się obrabia krowy. Chociaż zasady gry w Farmingu 17 będą już trochę inne. No i będzie to wszystko tam trochę bardziej złożone. Może nie tyle złożone, ale po prostu inne. I zanim przejdziemy do tamtej gry, no wiadomo, jeszcze trzeba trochę poczekać. To jest przedostatni odcinek, bo jeszcze jeden oczywiście jest w planie w piątek, tak? Obiecałem wam, że będę realizował plan, więc jeszcze jeden odcineczek będzie z 15. Tam się już ładnie pożegnamy z tą grą i myślę, że będziemy ładnie czekać na 17. No i że ta gra ruszy, bo domeną gier nowych jest to, że nie działają w dniu premiery. Także ja nie wiem jak to będzie z 17, zaryzykuję i zakończę serię z 15 już teraz. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać bardzo fajnie i że nie będzie żadnych problemów i że sobie będziemy ładnie grać w 17 już. To ciekawe, bo serwer mi się automatycznie wykupił, przedłużył mi się na kolejny miesiąc w 15, z czego nie jestem zadowolony, no bo kurde, kasa poszła. Zdzierają kasy na każdym kroku, cholera. Muszę od tego tutaj odebrać. No co, koniec serii, ale to nie znaczy, że koniec roboty. Roboty ja na swoim polu mam dalej. Kupiłem pole 9 za 600 tysięcy euro. Wiecie, ile to jest kasy? Wiecie, ile to jest Lamborghini można za to kupić? Wiecie, ile można Skyline'u za to kupić? Albo jakichś innych supersportowych samochodów za to wielkie pole tutaj, ogromne. Można kupić bardzo dużo. Wiecie, co planowałem w ogóle? Żebyśmy na koniec tej serii zrobili taką akcję, że ścinamy wszystkie drzewa na mapie, używając tego rębaka, tej modyfikacji, które zjada drzewa dosłownie. Tutaj potrzebowałbym większej liczby osób. No, teraz gram na singlu aktualnie. Zbieram sobie to wszystko. Mogę popróbować coś tam pościnać, ale to w pojedynkę nie ma w ogóle żadnego sensu. Chyba, że jest taka modyfikacja, która sama ścina drzewa, automatycznie przerabia je na trociny. To okej. Może coś takiego znajdę na ostatni odcinek, ale miałem taki właśnie challenge, żeby porobić coś szalonego na tym ostatnim odcinku. Jeśli macie jakieś propozycje... Nie macie żadnych propozycji. No bo ja nagrywam ten odcinek i następny od razu, także ja nie będę miał czasu, bo wyjeżdżam i nie będę miał czasu nagrać po tym odcinku, jak ten publikuję, nie będę miał czasu nagrać następnego dla was. Więc to będą dwa odcinki, ale znajdę na następny odcinek jakąś modyfikację ciekawą, żeby wam pokazać. Ale wtopa. Co się stało? Ty ziomek, ty uważaj trochę tutaj. Wtopa na koniec Farminga, taka wtopa. O kurde. Nie no, teraz to już mnie nie będziecie lubić na pewno. Jeszcze bardziej jak teraz. Ten już ma tutaj, widzę, że jest załadowany po pas.
próbuje ustawić się ciężarówką tutaj, może zrzuci mi trochę nadmiaru. A, to musimy tu opróżnić. Jedziemy do silosa i zrzucimy to. Co my tu mamy? Jęczmień. Jęczmień tutaj robiliśmy, bo jęczmień to jest jedyne zboże, którego nie mam w swoim silosie i tego mi brakuje, a było zapotrzebowanie właśnie na ten cholerny jęczmień. Mam trociny, mam rzepak, mam pszenicę, mam nawet krowie gówna. Nikt nie chce tego, tylko chce akurat tego, czego nie mam. No kurde. I muszę całe to pole zrobić, wtedy będę miał tego dużo. Ale co to ma za znaczenie, jak ja już i tak kończę tutaj karierę na tej mapce? No nieważne. Co? Jeszcze jedno pole ja tam mam do zrobienia. Holy shit, jak ja to zrobię? A tam jest, ja nie wiem, czy tam nie jest czasem kukurydza. Jak jest kukurydza, to ja mam roboty już po same uszy. I zaraz zobaczymy, zajedziemy tutaj tym moim dużym czołgiem. Tu mam taką fajną akcję, robiłem z Przemsonem. Są tam cztery przenośniki taśmowe, które ładują trociny, tam były trociny, bo skład trocin, brakowało mi kasy, możecie zobaczyć na poprzednim odcinku z Przemsonem, żeśmy tam działali, tak. Moje wielkie gospodarstwo, muszę się z nim pożegnać, tyle graliśmy w tego farminga, ach, na szczęście to jest chyba pszenica. A nie, to jest rzepak. Z rzepaku, tyle forsy. Wiem co zrobimy, ej, wiem co zrobimy. Będziemy wszystko po kolei sprzedawać. Przecież ja, moi drodzy, ja mam tych zbóż na... Patrzcie ile ja mam rzepaku. Mam 347 tysięcy litrów. To jest tyle rzepaku, że szok. Wiórów mam 11 tysięcy litrów, bo sprzedawałem wszystko. Tu jeszcze rzepaku jest, cała masa. Ja tu puszczę normalnie dwa kombajny, niech one tutaj zaczynają robotę. I wiecie, ale wiecie jak zrobię? Zrobię tak, jednego puszczę od tyłu, drugiego puszczę tak wzdłuż. Jeden będzie tam wykręcał i ciekawe czy się będą wymijać. Tylko najpierw to ja muszę tą dziewiątkę obrobić. Kurczę no, przydałaby mi się jakaś pomoc. Ale już za późno, nie ma pomocy, muszę sobie radzić sam. Nie no, wiecie co, ja nagrywam o takiej porze, że żadna osoba nie będzie miała na pewno czasu, aby mi z tym wszystkim pomóc. No bo mówię, teraz mam wszystko, mało czasu mam ogólnie na wszystko. Teraz się zdarzył taki tydzień i no muszę dla was ponagrywać te odcineczki i pogadać o tym nowym farmingu troszeczkę, bo też mam trochę do pogadania. To będzie naprawdę ciekawe będzie. Czekajcie, bo naprawdę na moim kanale niedługo pojawi się nowy farming i myślę, że będziecie mocno zadowoleni tym, co się pojawi, ale nie mogę na ten temat mówić, bo to są zakazane informacje i nie mogę mówić na ten temat. Chciałbym wam powiedzieć ciekawą nowinę, ale obserwujcie kanał Luska, bo będą ciekawe rzeczy się działy już niedługo. Myślę, że będziecie zadowoleni. No myślę, że na pewno, no kurczę, wy nie będziecie zadowoleni, wy zawsze jesteście zadowoleni. Jesteście widzami Ludzka. Ludzcy widzowie są zawsze zadowoleni ze wszystkiego. Macie się zadowalać. Wzajemnie, jeśli to konieczne, ale zadowalajcie się. Dobrze. 27% mamy. O, patrzcie, co my tu mamy. Mamy dwa Scorpion Kingi. Trzeba to sprzedać, no bo ten Scorpion King, on jest taki troszeczkę, on jest fajny, nie, tak fajny sobie jeździ i tego, ale jest taki bezużyteczny, no bo, kurde, ziomek sobie może ścinać tylko jeden typ drzewa. To ja już wolę wziąć ten mój podrasowany rębak i nim tutaj działać elegancko. Cyk, a nie się bawić z tym dziadem. Jedziemy go sprzedać. Wszystkie maszyny posprzedaję chyba. Zostawię tylko jeden taki wielki motherfucker ciągnik. Taki naprawdę. O, właśnie. Musimy sprawdzić w tej modyfikacji jedną rzecz, o której wam nie powiedziałem. Musimy sprawdzić, czy z tym rębakiem, no nie? Czy da się trociny wrzucać do kilku przyczep jednocześnie, tylko jak my to zrobimy? Kurczę, przydałaby się taka modyfikacja, żebym miał przyczepę na 190 tysięcy litrów. Wtedy bym tych trocin nazbierał, zrzucił je od razu
i by było fajnie. No tak to nie, muszę się bawić. W sumie to bym od razu chyba je pojechał sprzedawać. To jest też ciekawa sprawa, bo jeśli teraz będzie zapotrzebowanie na trociny, to wcale nie muszę tych trocin składować. Ja mogę od razu ścinać drzewa w okolicy nawet tego miejsca, gdzie te trociny będą potrzebne. Ja nawet przyspieszę czas, wiecie? Przyspieszę czas, może będzie na coś zapotrzebowanie, to posprzedaję. I wtedy od razu będę ścinał drzewa, od razu robił wióry i od razu to pójdzie na sprzedaż. Po co mi ten Scorpion King? Ja mam taką świetną modyfikację. Ja no oczywiście, ja mówiłem w poprzednim odcinku już to, że ta modyfikacja jest za łatwa i używanie jej, no psujemy sobie zabawę używając takiej modyfikacji, bo wiecie, szybciej się gra, szybciej się tam zdobywa to wszystko, kasę, tak? I te wszystkie rzeczy, no ale jaka frajda z tego? Frajda jest właśnie z obrabiania pola i w 17 będziemy mieli fajne możliwości z tym związane. Będziemy musieli kilka razy nawozić pole, czego jestem bardzo ciekawy. Będziemy mieli wiele, wiele rzeczy do skminienia. Myślę, że pojawią się też na moim kanale jakieś live'y specjalnie dla farminga. O, co? Patrzcie, jakie mam mało pieniędzy. Skąd ja mam tak mało pieniędzy? Coś mi zabrało pieniądze. Zaraz będziemy mieli pieniądze. Pyk! Już się nie musimy martwić. Tu ile maszyn, kurczę, tu jakiś kombajn, nic nie robi. A tu mamy, zobaczcie co my tu mamy. Tu mamy tą świetną modyfikację. Osoby, które nie widziały w poprzednim odcinku, teraz normalnie wyjdą im gały. Czegoś takiego nie widzieliście, chyba że widzieliście u mnie już. Mówię wam, to jest niesamowite. Każdy, kto patrzył u mnie na serwerze tą modyfikację, mówił, nie no, to jest niemożliwe. Ja się tyle z tym drzewem męczyłem, jakieś tam... szukałem różnych rozwiązań, a tu Lucek wyskakuje z taką modyfikacją. Oczywiście to nie jest moja modyfikacja, tylko ja ją sobie znalazłem. W internecie jest wszystko, moi drodzy. Wy się mnie pytacie, Lucek, gdzie jest modyfikacja ta, gdzie jest ta modyfikacja? Ja modyfikację do farminga wyszukuję w ten sposób, że wpisuję w Google grafika Best Modification Farming Simulator 15 i wyskakują mi tam jakieś szalone mody. I ja po prostu sobie je pobieram i patrzę. No i trafiłem na takie coś, trafiłem na rampę w biogazowni. Tak, o, co mi tutaj? Weź to zjedz. Chrom, chrom, chrom. Musimy chyba tak od frontu. Co? Widzieliście to? Przekroiło drzewo w pół. No to tego jeszcze nie widziałem. Właśnie. Spróbujmy, może trzeba się mocniej rozpędzić w drzewo, żeby zjadło drzewo. Bo ja widzę, że tutaj jest funkcja krojenia drzewa. Ale mało z tego trocin jest, to jakieś małe drzewko było. Włączymy sobie światełka, bo nic nie widać. Spróbujemy się rozpędzić, ale tak konkretnie. No nie da się, kurczę. Ja muszę znaleźć jakąś modyfikację, która dosłownie... która nazywa się kosiarka do drzew. I która robi z drzew od razu trociny, bo to nie ma co. Nie ma co się bawić. Ops, ops, nie tak. Dobra, włączyłem, opuszczam. Dawaj drzewko, ham, ham, ham. O, widzicie, teraz znowu przekroiło. Ale jaja. O! Jak to zrobił? Moment, a może to bokiem jakoś ścina, ej? Nie, ale to by był przełom, gdyby tak robiło. Musimy znaleźć jakąś taką modyfikację. Muszę znaleźć sobie, zaraz taką znajdę modyfikację, która mi to załatwi. Ja wam pokażę. Ja wam zaraz pokażę na następnym odcinku. Nie wiem, czy mi się w tym uda. Nie no, w tym raczej mi się nie uda. Chyba, że przerwę teraz granie i wrócę zaraz z nową modyfikacją. To by było git. Tu mamy do odebrania. Okej, jedziemy odebrać. Tutaj znowu. Jezus Maria. Ile tego... Ej, ten to sporo tutaj zrobił. Aha. Przejechał półtora paska. Dawaj mi tutaj. Bierzemy następnego czołga. I od tego kombajna bierzemy. Tylko kurczę, ja im będę stał no teraz na linii. No ja... Tu potrzebne by było chyba z 10 tych kombajnów, żeby to szło jakoś. To jest takie ogromne pole i to jest takie kwadratowe. Okej, robi się już dzień. Ty tutaj zbieraj. Trochę go przyblokuję. Ten już... A ten? Skąd się tu... Ach. Ojej, tu jeszcze jeden jeździ.
Bo myśmy tu na 3 kombajny, a możemy puścić czwarty? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, bo właśnie nie mogłem tego zrobić na serwerze, a może da się zrobić to... Ty czekaj, bo tutaj potrącisz. No co on robi? Słuchajcie, on zwariował, chciał potrącić tego kombajna. Wow, wojna na kombajny. Na serwerze moim nie mogłem puścić 4 kombajnów, a tutaj może się uda na singlu. Specjalnie przyspieszyłem czas, żeby było zapotrzebowanie na cokolwiek. Okej, ten jest już pełny, ale pracownik śmiga. Tu musimy Ty! A ty się tu do roboty bierz. No. No i śmignął sobie, pięknie. Tak, oczywiście do roboty, a nie się obijać. Kurczę, obiboki cholerne. Tutaj jeszcze będę miał od jednego King Konga odebrać, muszę tutaj nie pszenicę, tylko zboże. Jęczmień w tym wypadku. Tak. Tamten już poszedł, no to tutaj można jechać z tematem. 4 kombajny. I myślę, że tutaj robota będzie szła. One będą się jakoś chyba fajnie wymijały. To pole jest takie ogromne, że na pewno znajdą tutaj miejsce dla siebie. Okej, cofniemy troszeczkę. Tu mamy kombajna i pewnie tamten znowu się udławił. Jezus. Patrzcie, ile ja tu roboty mam sam. Co tu mam? Promocja. Promocja mnie nie interesuje. Mnie interesuje zapotrzebowanie. Proszę mi dać zapotrzebowanie na coś. Ten jak się tu czuje? Wystawaj tą rurę. Dawaj, bo nie mam czasu. Kiszone byśmy z tych pokosów zrobili. Albo jakieś baloty. Nie, co by najlepiej z tego zrobić? Pozbierać i krowom dać. Z sianocha, nie? Dobra, ty tu dużo nie masz, ty oszukujesz. Proszę, plus 4 euro dostałem, a to chyba za krowy, za mleko. Bo tam codziennie się sprzedaje mleko, to ja dostaję za to trochę kasy, ale niedużo, wolałbym więcej. Ten ma chyba dużo, bo ten tu jeden cały pasek zrobił, to jest hardkorowiec, to jest New Holland. New Hollandy są najlepsze na świecie. Na gąsienicach skubanie zapiernicza na 20 calach, skumajcie go. Okej. Okay. Czekamy, aż spokojnie nawróci. I... Ej, ziomek, czemu ty jedziesz za szybko? Nie, dobrze jedziesz. Dobra, ten już się zrzucił. Ten już 60%, no świetnie. Musimy mieć tutaj jeszcze jedną przyczepę, ten 80. O, tu mamy kurczę wielkiego gnoja. Bierzemy sobie jakąś przyczepę do niego, on też musi trochę tu pojeździć. Tylko, gdzie ja znajdę jakąś wolną? Chyba tam coś stało. Tej zielonej nawet nie ma co brać na takie wielkie plony, dajcie spokój. Nie, ja muszę coś kupić. Musimy kupić coś wielkiego. Weźmiemy wywroty. I tego nie kupimy. Ile to? 59, a tu 55. Co to jest? Jakaś Co to jest? 15? Tu 3... Kurde, dobra, to jest moment, to jest do kiszonki, ja tego nie chcę. Cholera. To jest do wszystkiego, to jest tylko do tej kiszonki. Dobra, jak się nie ma, co się lubi. Jeszcze jeden, bo tam podjedziemy jeszcze jednym takim gigantem, motherfuckerem. Mam takiego jednego na gąsienicach, wielkiego pytonga, zaraz wam go pokażę. Ten też jest duży, ten to jest, kurczę, kozak. Do niego nie wszystko można podłączyć. To jest właśnie jego minus, nie wiem po co on taki jest. Powinien być kompatybilny, skoro taki drogi. Ach. A, przecież my możemy inną rzecz zrobić. Wózki do naczep. Pyk, kupimy dwa wózki i kupimy naczepy, kurde, pewnie, co ja się będę bawił z jakimiś
takimi małymi pierdołami. Jedną naczepę sobie na razie kupimy. O, ja nigdy tej przyczepy do naczep nie kupiłem. I nie wiem, jak to działa. Teraz sobie kupiłem i już będę wiedział, jak to działa. Chyba. O, jest. Wózek do naczep chyba to się nazywa. Przyczepa do naczep. No tak, no przyczepa do naczep. Moim zdaniem ja poprawnie powiedziałem. Jak ktoś się nie zgadza, to niech się nie zgadza, ale ja uważam, że powiedziałem. Okej, to można przyczepić, więc jest spoko. Dawaj to dziadostwo. Wiem, co możemy zrobić. Teraz wam pokażę. Ale teraz wymyśliłem. Ale wymyśliłem teraz normalnie wichajster. Możemy podłączyć do ciągnika ten rębak. Ciągnik do tego wózka do naczep. I będziemy mieli większą pojemność na trociny. Słuchajcie, wszystkie drzewa moje w całej okolicy. Tylko najpierw muszę wziąć jakiś ciągnik z możliwością podczepienia tej modyfikacji tutaj z przodu. Inna sprawa jest taka, że no nie mam kasy. Wióry! No cholera, wióry mamy. Dobra, zwalniamy czas. Bardzo dobrze mam wióry. Ja wam zaraz pokażę, jak się robi kasę. Zwolniłem sobie czas i teraz zobaczycie, jak działa moja ultra nowoczesna modyfikacja, której nikt nie ma na świecie. Jestem jedyny. Tak, tutaj podstawimy, żeby się zrzucił z tym zbożem. Też tam jeszcze man jest do tej roboty. Stoi w miejscu. Manem lepiej odbierać, dlatego że on jest szybszy i może szybciej dowieźć do silosu, no nie? Tak ja myślę. Aha, fajnie, że tu pokosu słomu nie wyłączyłem. W jednym. Pojedziemy sobie tym i weźmiemy taki wielki ciągnik. Zobaczymy, czy on ma możliwość podczepienia tej modyfikacji z przodu, bo nie każdy ma z tych wielkich. Chyba właśnie ciężko będzie, tak myślę. Zobaczymy. Zaraz tutaj wióry porobimy. Aha, kurde. Jedna sprawa. Ważna sprawa. Przecież jak będziemy mieli ten wózek do naczep, bardzo ciężko będzie wykręcić naczepą. Bo się będzie łamać za bardzo. A ja tego nie lubię. Bardzo nie lubię. Nie wiem, po co ja to zbieram. Wiecie co? Weźmy sobie od razu jakiś kozacki ciągnik. No ten już jest tutaj przygotowany odpowiednio. Ale ja nim nie chcę. Weźmiemy tą modyfikację tylko, żeby było bliżej. Chociaż moment, to jest tutaj. A, dobra. O! Właśnie, o tym mi chodziło. Nie, tutaj nie podłączę. I tu też nie. Ale bieda. A ja chciałem mieć taki fajny ciągniczek do tej roboty. O tym mi chodzi. Coś jest. Aha, myślałem, że to wywalone jest. Chciałem właśnie tym to porobić. Tak już na wypasie. A tu widzę, że... Dobra, zobaczymy, kto jest silniejszy. Serio? Taki wielki 1000 koni na 20 calach nie popchnie jakiegoś Volkswagena Touranga. Przestańcie mnie denerwować. To jest jakaś paranoja. Nie no, to naprawdę było niemiłe. Ale okej, dobra, nie da się, to się nie da. Poradzę sobie tymi małymi ciągnikami. Chciałem wam pokazać w akcji największe ciągniki, jakie mam na farmie. Pokazać, że jestem naprawdę dobry w tą grę, bo mnie stać na takie ciągniki. Ale widzę, że będę musiał to robić po staremu. I takim jakimś biednym chuderlakiem ścinać te drzewa i robić z tego trociny. Uwierzcie mi, jestem teraz zniesmaczony tym farmingiem. I to jest jeden z powodów, dla którego przestaję nagrywać tą serię. Dlatego, że ta gra mnie nie rozumie. Dobrze. Podstawiamy tu, spadamy. Ja już to robię automatycznie, ja nie muszę wcale tego robić. Ale robię to dlatego, że... Już się tak nauczyłem. Ja patrzyłem na tym save'ie, tylko na tym save'ie, bo ja tych save'ów mam trochę tutaj w farmingu. I tylko na tym save'ie mam 140 godzin przegranych. 140 godzin. Dodatkowo, ten save był wgrany na serwer, ale na serwerze czas jest zatrzymywany. Za każdym razem, jak wychodzi ostatni gracz z serwera. 140 godzin to jest naprawdę bardzo dużo jak na taką grę. Oczywiście w farmingu nie ma jakiejś dynamicznej akcji. Wiecie, wszystko się tu nie dzieje dynamicznie, ale jak na grę, no nie oszukujmy się, nie najwyższych lotów.
nie kosztujące jakichś tam, nie wiem, 200 zł czy 250, jak na przykład Forza, i spędziłem tutaj 140 godzin z uśmiechem na twarzy, no to chyba o czymś świadczy. To świadczy o tym, że ta gra jest naprawdę bardzo dobra i bardzo fajna. I dlatego właśnie chcę grać w 17 dla was. Rozładuj. I patrzcie, teraz hajsy lecą strumieniami. Tutaj miałem akurat mało, ale się rozładuje. I jedziemy po duże drzewa, nie jakieś tam pierdoły. Tam mamy topole, ścinamy je wszystkie po kolei. Wjeżdżam sobie nim, ładuję do końca go tutaj. Ja myślę, że mógłbym sobie załatwić ciągnik trochę większy. Byleby można... Skąd ja... Co to jest? Skąd ja to mam? To chyba tylko na singlu są te... Tak, bo to są te z tego dodatku. Okej. Okay. Tego mogę na gąsienicach podczepić. Tym mógłbym porobić. Szkoda, że te dwa nie mają możliwości takiej. Ale tego trzeba kupić. To jest jedyny ciągnik, którego jeszcze nigdy nie miałem w farmingu. Chyba. On ma z tyłu tę gąsienicę. Zaraz ja na niego zarobię, to spokojnie. Ja wam zaraz pokażę, jak ja szybko zarobię. Wióry są drogie, zobaczymy po ile teraz są. 2000? To kiszonka już jest droższa. Dobra. Porobimy te wióry też. Myślałem, że troszeczkę droższe to jest. Mówię wam, te drzewa tutaj wszystkie to jest milion jakiś. Nie, no milion przesadziłem, ale to dużo będzie. Będzie dużo. Cyk. Tego nie mogę robić Scorpion Kingiem wbrew pozorom. Pewnie myślicie, że mogę, ale nie, bo tu są gałęzie. A Scorpion King w farmingu nie lubi gałęzi. W rzeczywistości to taki Scorpion King to te gałęzie pożera dosłownie. Nie, ten Scorpion King jest ogólnie do drzew iglastych. Nie do takich akurat. Się tak tutaj śmieje, podśmiechuje. Kumacie, o co biega. Musimy odpowiednio ściąć drewko, żeby nam nie spadało, tak żebyśmy to w ogóle złapali. A nie, wydaje mi się, że z tej topoli będzie chyba jakieś 60% tej naczepy z tyłu. Ona nie jest największa, ale jest już taka duża, wystarczająca. I teraz trzymajcie się dosłownie tam krzeseł, nie wiem gdzie siedzicie. Patrzcie, co się będzie działo. Oby się udało, bym tutaj... Bierz to! Cholera. Ja tam mogę wjechać za ogrodzenie, to nie ma problemu. To chyba uciąłem, nie? Patrzcie, o, 61% zjadło mi. Dosłownie. Tylko tutaj coś nie mogę złapać. Muszę tak na chama chyba. Zjadaj to! O, coś tutaj za wysoko. Może da się... O, da się wyżej. To uwaga! Jest! 100%, okej. Okay. I już mamy trocinki. Jedziemy zarabiać kasiorę. To już będzie... Musimy zarobić kasę na ten ciągnik z gąsienicami i będziemy go wykorzystywać od tej roboty. A nie taką małą popierdółką będziemy tutaj jeździć. Znaczy to jest i tak dobry ciągnik, tak? Bez problemu daje sobie radę z każdym towarem i z każdym rodzajem wywrotki, jaką za sobą ciągniemy i z każdym podczepionym sprzętem. To jest naprawdę mocny ciągnik, tylko że... Chcę przetestować jeszcze ten, którym nigdy nie jeździłem w farmingu. Patrzcie, no ale teraz będzie. Ale teraz będzie. Ja chyba go będę mógł kupić. Nie no, jeszcze nie będę mógł kupić za tą przyczepę. Ale już dużo pójdzie kasy. Ze 100 tysięcy? Więcej. 150. No, 161. Nie trafiłem. Ale tutaj są te małe drzewka, ich to nawet nie ma sensu ruszać. Nie ma sensu podchodzić do nich i ścinać, bo z nich będzie tak malutko, że my tego nawet nie wypełnimy. Naprawdę. Także fajnie, mamy trocinki. Przydałoby się jeszcze jakieś zboże, na przykład żeby było zapotrzebowanie na rzepak. Jakby było zapotrzebowanie na rzepak, to ja już pobieram modyfikacje na podczepienie kilku przyczep do mana. Kilku naczep, potem przyczep i wywozimy wszystko za jednym razem. Bier to. No teraz nie wiem, czy to weźmie. Co nie weźmie? Dawaj to. O, proszę. To jest uniwersalna modyfikacja. Próbujemy tak. Bierz to tam jakoś. O, ty w mod. Ale uparte drzewo. Nie chce się dać.
Nie chce się tak łatwo dać. Musiałbym tak ścinać te drzewa, żeby się nie przewracały. Wtedy się podjeżdża po prostu i się zjada. O, okej. 61%. I teraz po kolei. Ciekawe, co by się stało, jakbym pokazał tą modyfikację jakiemuś takiemu graczowi, który lubi grać bardzo symulacyjnie. Wiecie, tak naprawdę bez żadnych modyfikacji, tak powoli, nie jeździ po polu, tak wszystko sobie robi, bez żadnych pożyczek. Jakbym mu pokazał taką modyfikację, to by chyba zawał dostał. Albo jeszcze gorzej. Cyk, stoją ładnie drzewa, potem się tylko podjedzie, zrobi się ze dwa kursy, już będę mógł kupić ciągnik kolejny. No po prostu marzenie. Szkoda, że ja z Przemsonem kupiłem. Sprzedałem wszystkie trociny. Miałem tam tych trocin bardzo dużo. A ciekawe, czy jest takie drzewo, które jak się weźmie tym rębakiem, nazwijmy to, bo to rębak, to ja nie wiem, czy to się nazywa rębak. Ten header tam do tego ciągnika. To jest jakiś masakrator albo straszny ułatwiacz zabawy w tej grze. Okej, mamy. Włączamy. Cyk. Jedziemy tym masakratorem i się rozładujemy. I zaraz wpadną hajsy, już myślę, że ile on tam kosztował. Ten z gąsienicami. A tutaj jeszcze to Lamborghini mam, o, by się też tutaj nadał, fajny ciągniczek. A tutaj mamy dziada. 312 tysięcy, co to jest? Tylko kurczę, czy my się stąd wydostaniemy? 312 tysięcy. No, tu mi wpadło jakieś 150 tysięcy za jedną przyczepę. No to myślę, że tak na styk może starczyć, tak na styk. Słuchajcie, gdybym ja tu sprzedał wszystkie maszyny, które mam na mapie, ze wszystkich drzew na mapie, które są, zrobił wióry, to ja, wiecie co, ja bym nie miał z kim, ja już bym do końca życia, ja jestem ustawiony, moje dzieci, dzieci moich dzieci są ustawione. Już nie muszę nic robić, dosłownie. Mogę od razu iść na emeryturę tak zwaną. I sobie jeździć po świecie, w kosmosy, wszystko robić. Paczajcie teraz. Rozładuj. Cyk. 200. No 300 chyba nie będzie. Trzeba będzie się jeszcze trochę pobawić. Zobaczymy, jak tą sytuacja na farmie się ma. Na 9. O proszę, tu wszyscy... Robota stoi. Robota stoi, nikomu nie chce się robić. Widzicie? Ja tutaj płacę grube hajsy, żeby oni się ruszyli tutaj do roboty. Kanapki im dowożę na pole i nie tylko, inne fanty, a oni co? Stoją i robota też stoi. Piękne rzeczy. Ech. Widzicie, tak to jest. Tak to jest. Tutaj mamy kolesia, no nie. No i fajny ten wózeczek do naczep, naprawdę. Mogłem go już wcześniej wykorzystać, to bym nie kupował tyle manów. Te many nie są fajne, mi się ciągnikami fajniej jeździ niż tymi manami. Te many są nudne, moim zdaniem. Okej. Okay. Tam mamy jeszcze jedno. Musimy wziąć. Ty co tutaj? 100%, a ten czemu nie rusza? Ruszaj tam, do roboty się bierz. Nie wiem, czy to jechać sprzedawać już, czy nie. Gdzie jest to w ogóle? Aha, dobrze, jadę. Jedź tam, nie marudź. Do roboty się weź. I fajnie, oni sobie ścinają tak kwadracik po kwadraciku. I robota się kręci. Właśnie. Musimy pobrać modyfikację na jedną taką największą naczepę, jaka może tylko być. Ale taka naprawdę... Kurczę, żebym od razu wszystko sprzedał, wszystkie możliwe zboża za jednym razem. Nie no, tak się nie da. Co się nie da? Wszystko się da. Zrobimy. Cyk. Bez kitu, ja już w tym momencie zaraz biorę i pobieram modyfikację na największą naczepę. Ile taka jest? Z największą naczepą.
żeby to naprawdę było ogromne. A tymczasem naprawdę bardzo wam dziękuję, że byliście na tym przedostatnim odcinku i zapraszam was na ostatni. Trzymajcie się, na razie, pa pa.